Napięcie na linii polsko-ukraińskiej. Tarnopol uhonorował Romana Szuchewycza, odpowiedzialnego za mord Polaków w czasie II wojny światowej. Zaprotestował IPN, ambasador Polski na Ukrainie, a także ambasador Izraela. Zamość zawiesił stosunki z władzami Tarnopola. Polskę i Ukrainę już od wielu lat dzielą bolesne zaszłości historyczne. W latach 1943-45 ukraińska powstańcza armia dokonała masowych mordów na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej. Według Ukrainy to efekt konfliktu, za który równo odpowiedzialne są obie strony. To kłamstwo, mówią historycy. W sumie około 220 tysięcy Ukraińców, żołnierzy ukraińskich służyło w różnych formacjach niemieckich. Wymordowali około 100 tysięcy Polaków. Zaznacza historyk dr Ewa Kurek. Jedną z osób odpowiedzialnych za te zbrodnie był dowódca UPA Roman Szuchewicz. W latach 1934-37 więziony był za organizację zamachów na przedstawicieli polskich władz, mówi historyk z Instytutu Pamięci Narodowej Joanna Karbasz-Wilińska. Zdecydowanie jest to postać nieprzychylna Polakom, natomiast bardzo często, w zasadzie od 1991 roku, hołubiona, wychwalana na Ukrainie. Od tego czasu nazwano jego imieniem i nazwiskiem wiele ulic, placów. Budziło to kolejne napięcia w relacjach polsko-ukraińskich. W 2011 roku Okręgowy Sąd Administracyjny w Doniecku anulował dekret nadający Szuchewiczowi przez prezydenta Juszczenkę tytuł bohatera Ukrainy. Tymczasem na początku marca władze Tarnopola jednomyślnie zdecydowały o nadaniu jego imienia tamtejszemu stadionowi. Na polską reakcję nie trzeba było długo czekać. Niestety w związku z decyzją z 5 marca deputowanych Rady Miejskiej Tarnopola w sprawie nadania miejskiemu stadionowi imienia Romana Szuchewycza nie miałem innego wyjścia i byłem zmuszony do zrezygnowania z mojej wizyty. Napisał w oświadczeniu polski ambasador Bartosz Cichocki. Zareagował także Instytut Pamięci Narodowej. Instytut Pamięci Narodowej protestuje przeciwko nazwaniu stadionu w Tarnopolu imieniem Romana Szuchewycza. Ukraińska gloryfikacja Romana Szuchewycza uwłacza pamięci polskich, żydowskich i ukraińskich ofiar ukraińskich nacjonalistów spod znaku OUN-UPA. O zawieszeniu stosunków z władzami Tarnopola i rezygnacji z realizacji wspólnego projektu wartego ponad 68 tysięcy euro poinformował prezydent Zamościa Andrzej Wnuk. Ale otrzymaliśmy zapewnienie ze strony władz Tarnopola, że realizując ten projekt i działając wspólnie, będziemy skupiać się na dobrych stronach współpracy relacji polsko-ukraińskich. Te słowa nie zostały dotrzymane, ta obietnica nie została dotrzymana. Stąd też nie widzimy powodu, żeby swoją osobą w jakiś sposób legitymizować działania władz Tarnopola. Wybór patrona stadionu zaniepokoił także władze Chorzowa, który jest partnerem biznesowym Tarnopola. Anulowania decyzji o nadaniu Szuchewiczowi żąda również ambasador Izraela na Ukrainie Joel Lion. W odpowiedzi rzecznik MSZ-u Ołech Nikołenko oświadczył, że dyskusja o narodowej pamięci należy pozostawić historykom. Wspólna pamięć o tych wydarzeniach nie jest łatwa. Więc pamiętając o tych wszystkich zbrodniach, trzeba pamiętać o tych Ukraińcach, którzy ocalili wielu Polaków i następne pokolenia. A z tymi kreatorami ukraińskiej historii no jest nam nie po drodze, trudno, dopóki... Tu już nie chodzi o zemstę, chodzi o prawdę historyczną. Choć historykom coraz częściej udaje się uzgodnić fakty, to godne upamiętnienie większości ofiar wciąż nie jest możliwe. Ukraina nadal blokuje przeprowadzenie ekshumacji polskich ofiar, m.in. UPA spoczywających na terytorium tego państwa.